Hej, siemano, z tej strony Donner, witam w 19 odcinku z Assassina 2. Rozpoczynamy ten odcinek dosłownie w tym samym miejscu, w którym poprzedni odcinek skończyliśmy, zaraz po tym, kiedy scenariuszowaliśmy sobie tamten punkt widokowy. I co się działo poprzednim razem? W poprzednim odcinku właściwie wykonaliśmy tylko dwa wspomnienia. Wspomnienie kończące sekwencję 7 i rozpoczynające sekwencję 8. W sekwencji 7 pozbyliśmy się Emilio Barbarigo, a w sekwencji 8 tak naprawdę śledziliśmy Templariuszy wraz z Rodrigo Borgim na czele. W sensie wiecie, no Rodrigo Borgia jest jakby tym takim wielkim przywódcą tych Templariuszy i właśnie jego też śledziliśmy, chociaż on to można powiedzieć, że się wręcz napatoczył przypadkiem. Przede wszystkim śledziliśmy tutaj Carlo Grimaldi, nasz następny cel, którego musimy się pozbyć. I Carlo Grimaldi to jest osoba, która też chce się pozbyć doży Wenecji i planują to zrobić dzisiejszego dnia. My jako oczywiście dobry asasyn musimy temu zapobiec, przy okazji pozbywając się także... Jezus Maria, nie potrafię mówić. Przy okazji pozbywając się też kolejnego Templariusza. Tak wiecie, zupełnym przypadkiem. W każdym razie, kurde, nie mogę znaleźć tych dwóch skarbów, a gdzieś tutaj one są? Gdzie one są? Nie no, one są gdzieś na tym poziomie. Aha, dobra, już wiem, one są w budynku po prostu. Ja pierdzielę, wszystko przez te skarby. Nawet zacząłem się jąkać przez te skarby. Do takiego stanu mnie one doprowadziły. Najgorzej. Ale dobra, już wszystko jasne jest. I co będziemy robić w tym odcinku? Oczywiście w tym odcinku znowu będziemy cisnąć fabułę. Także w pierwszej kolejności będziemy chcieli się spotkać z Gildią Złodziei, z Antonim na czele. Nie wiem, dlaczego zacząłem teraz używać tego stwierdzenia na czele. Już w poprzednim odcinku to zobaczyłem, ale w tym odcinku to już, kurde, nadużywam tego mocno. Ten odcinek trwa ile? 2 minuty niecałe? Już chyba użyłem słowa na czele 3 razy. Plus jeszcze teraz, jak wam zwróciłem na to uwagę, to kolejne 2. Czyli w sumie 5 razy to powiedziałem. Dobra, ale nieważne. Teraz może przestańmy o tym gadać i skupmy się na naszym queście głównym, który jak widać znajduje się tutaj. No tak, bo teraz właśnie Antonio już nie przybywa tutaj, tylko tutaj. On tamtą miejscówkę sobie przejął. No dobrze. No dobrze, jestem w stanie to zrozumieć. Tak sobie myślę. No dobra, nieważne. Oczywiście standardowo wiecie, jak ja mam. Widzę, że jest kilka rzeczy do roboty na mapie. Na przykład chociażby zlecenia asasyńskie są dostępne. Można też się pobawić w zbieranie skarbów. No i od razu, kurde, już chcę zmieniać plany i jednak nie robić questa głównego, ale dobra. Jak już powiedziałem, że będziemy robić questa głównego, to róbmy questa głównego. Swoją drogą, tu jest też ikona oka. Ja wam powiem szczerze, że doskonale pamiętam, gdzie to się znajduje, gdzie ten symbol się znajduje. No jak widzicie na załączonym obrazku, jest on właśnie tutaj. Niezbyt ciężkie miejsce do odkrycia. Powiedziałbym dosyć mocno rozpoznawalne, temu też pamiętam o nim. Oto staje się śmiercią niszczycielem światów. Trinity, czyli trójca. Ok, 9 już widzę znowu na zdjęciu po lewej stronie. Czyli tak, 9 jest i mamy też trójkącik wyświetlony dosyć wyraźnie. Czyli tak, 9 i ten trójkąt. Dobra, czyli tak, to też wiemy, że to musi być tam dane. A i pod 2 nie mamy nic i pod 5 oczywiście też nie mamy nic, tak, żeby inaczej. I tu już zaczynam się schody. I tu już ludziska, zaczynam się dosyć duże schody. Nie mam zielonego pojęcia, co powinienem dać pod 2. Co, koło? Raczej nie. Ale powiem wam, kurde, to nie byłoby takie głupie. Koło może być pod 2, Donner. Pod 2, nie pod 5. Chociaż 5 to taka 2, tylko odwrócona. Ale jednak to jest 5, nie 2. A pod 5 co damy? To byłoby zbyt proste. No dobra, chyba nie ma co tutaj strzelać nawet. O! Dobra, wiecie jak to zrobiłem? Po prostu najechałem na ten symbol, który był i dałem 1 do góry i zadziałało. A tamten symbolem było chyba koło i kwadrat. Potem następne u góry, jak tylko dałem analogiem, to było to coś, co potwierdziłem. Nawet nie wiem, co tam się wyświetliło. Ale to trzeba było dać. Dobra, przedmiot autoryzacja testu. Podczas każdego eksperymentu przychodzi moment, w którym wyniki należy sprawdzić na zewnątrz, w prawdziwym świecie.
Nie zachwycamy pomyślny rezultat, lecz jest on niezbędny, jeśli mamy położyć podwaliny pod nowy porządek świata. Globalne bezpieczeństwo i pomysłowość i pomyślność wymagają pewnej ręki, która pokieruje populacją. Ręki, która nie osłabnie pod ciężarem wyrzutów sumienia. Przekażcie o autoryzację. Nie mam pojęcia, kim może być ten O. Żywię przekonaj, że w końcu historia nas usprawiedliwi. Nie wiem, kim on jest, ale zapewne był to jakiś tyran, który coś złego zrobił. Bomba atomowa. Okej. A tutaj co my mamy? A! Tylko i wyłącznie kodzik. No dobra. Czyli kolejna prawda odkryta. 2, 4, 6, 7 jeszcze nam zostało do końca. 7 łamigłówek. W porządku. Mi to jak najbardziej pasuje, bo jak już mówiłem wielokrotnie, serio lubię się w to bawić. Nie wiem czemu, ale sprawia mi to naprawdę taką satysfakcję wewnętrzną, kiedy coś dobrze rozwiązuje. Nie wiem, czy może wtedy jakby wmawiam sobie, że jestem jednak trochę mądrą osobą, czy coś. Nie mam pojęcia, ale no poważnie jest tak, że sprawia mi to satysfakcję, gdy uda mi się coś wykonać. A kiedy nie uda mi się czegoś zrobić i muszę sprawdzić na necie, co jeszcze nie dość nie zdarzyło oczywiście w tej serii, no to wtedy bym raczej nie czuł satysfakcji, ale też nie byłoby takiego czegoś, żebym gardził samym sobą. Oczywiście, co to nie. Dobra, wejdźmy sobie tędy jakoś na górę. Powinniśmy dać radę, w końcu jesteśmy assassin. No dobra, chyba jednak nie damy rady do końca, chociaż czekajcie, muszę to sprawdzić. Jakbyśmy nie dali rady, co ja gadam w ogóle? Jak nie damy rady? You are not allowed up here. Jak najbardziej jestem allowed. W ogóle właśnie, kurde. Myśmy wtedy... Inaczej może. Albo tak, dobra, kontynuuję ten temat. Myśmy wtedy widzieli, jak Rosa próbuje się wspinać tędy. Ominięcie zostali strażnicy, Rosa się wspina tutaj na budynek, dostała strzałą. Okej, jestem w stanie to zrozumieć. Plan dobry, ale jest lepszy plan. Czemu nie od strony rzeki? Tu jest dosłownie jeden łucznik, którego by sprzątnęli i Rosa na luzie by dała radę się tam dostać. Dlaczego tego nie zrobili z tej strony? Nie wiem. Nie mam pojęcia. O, a propos Rosy. Salute, bello mio, come stai? You back to see me already? Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbargo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia. Your entire fleet in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. To zabrzmiało bardzo mocno dwuznacznie w języku angielskim. Jeżeli nie uda się za pierwszym razem, to za drugim, za trzecim? Znajdź sposób na zakradnięcie się do Palazzo Ducale. Czyli już wiemy, że może być problem z dostaniem się tam. Przynajmniej w tej misji. To jest biznes z Doge. Terrible. No, treachery like this. Antonio, chyba tutaj nie było ani razu pokazanego przeze mnie... No, jego dzienniczka, powiedzmy. Jego osoby. Profesja przywódca Gildia dei Ladri di Venezia, weneckiego celu złodzieja. Możecie sobie w razie czego przeczytać. Całkiem sporo tego. I aspire to be much more. I studied hard. I persevered. But the nobles would never have me. If you are not born one of them, acceptance is impossible. So I ask you, Ezio, who are the true nobles of Venezia? Men like Carlo Grimaldi and Marco Barbarigo? No! I say we are.
syndicate of thieves, and mercenary, and whores. Czy jednym słowem po prostu lud. No dobra, jesteśmy na miejscu. See it from every angle. We just might find a way in. I know of a tall campanile behind the palazzo, or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Va bene. We'll try the front door as well, Saputello. Tak, myśmy tutaj byli właśnie w poprzednim odcinku i widzieliśmy, że rzeczywiście to miejsce jest bardzo, bardzo mocno strzeżone. So, what do you think? We're not getting in this way. They'll have time to murder the Doge before we're able to get through all these guards. Okej. W takim razie patrzmy dalej. Z tej strony mam nadzieję, że to mogę obejść wszystko i nie muszę biec naokoło. Tylko nie wchodźmy w ogóle w tą czerwoną strefę, bo jeszcze znowu spowoduje konflikt niepotrzebnie. No, gdzie ty chcesz się dostać? Tam? Antonio, naprawdę? Nie, żeby coś. Ja tutaj nie chcę ci w ogóle umniejszać sprytu, zręczności i tak dalej, ale mam takie wrażenie, że może być ciężko tutaj dostać się na górę. Lecz no nic, zobaczmy. Może jednak się mylę. A, skorzystasz z drabiny, dobra. To ma to sens większy, chociaż tutaj już akurat drabiny nie ma żadnej. Więc Antonio, jak sobie tam radzisz? No, powiedzmy, znalazł sobie jakieś tam miejsce do wspinaczki. A, kolejne drabiny poznajdywał. Dobra. Nie mam pytań, czyli tak to gra po prostu sobie wymyśliła. Także Antonio mógł tutaj rzeczywiście wejść. Ma to sens. Ma to rzeczywiście sens, bo inaczej to wiecie, jak ci NPC w tej grze działają. Sądzę, że on by tutaj nie był w stanie dostać się inaczej. Look at that. Archers everywhere. And the walls are impossible to climb on this side. Przy okazji synchronizujmy sobie punkt widokowy. Wydaje mi się, że Antonio za nami nie skoczy, chociaż... Zaraz zobaczymy. Może jednak się mylę. No nie. Ani trochę nie mylę się. Nie skoczył. Oj, przyjaciel. Co? Skoczył? Ja tego nie widziałem? Nie. Nie, jakoś mi się nie chce wierzyć w to, że dobra, do tam skoczyć. Nie, nie ma szans, nie ma szans. I swoją drogą, jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego ten skarb nie jest wyświetlany na mapie? Nie wiem. Czyżby to było traktowane jako inna dzielnica już? Zaraz zobaczymy sobie to na mapie. Znaczy nie na mapie, tylko na wskaźniku DNA, bo nie da mi to spokoju normalnie. Wenecja. Zobaczcie, dzielnica Castello, 1/24, czyli jednak jest to przez grę traktowane jako inna dzielnica. Dziwne, bo byłem pewny, że odblokowuje nam się jedna dzielnica na tego, na rozdział, jakby na sekwencję. I w sumie rzeczywiście tak jest, bo tylko i wyłącznie możemy kupić jedną mapkę, nie możemy kupić mapki dzielnicy Castello, także po prostu chyba... Nie wiem w sumie, jak to działa, może to jest jakiś błąd w grze, że po prostu tutaj ten skarb jest zaliczany do złej kategorii? Nie mam pojęcia. Ale coś musi być na rzeczy. W każdym razie nie będziemy sobie zaprzątać tym głowy. Chciałbym jeszcze właśnie amunicję sobie uzupełnić. Bo zapomniałem o tym, a te wszystkie bombki zmarnowałem w poprzednim odcinku. Właściwie jedną bombkę zmarnowałem w poprzednim odcinku, ale nie miałem zapasów zakupionych, także ani jednej już nie miałem. Więc warto to było teraz zrobić. Jesteśmy na miejscu i stąd rzeczywiście dałoby się coś podziałać, chyba. Bene, we're in luck. Looks like there's a perfect path up the scaffolding to the roof of the basilica. Shall we? Shall we, shall we? Tylko znowu, Antonio, nie jestem pewny, czy ty sobie poradzisz. Choćbym bardzo chciał. Oho. Wchodź, Ezio, wchodź. Teraz tak. A, dobra, widzę, że rzeczywiście ty tutaj masz lepszą drogę niż ja. Muszę mu przyznać rację, wybrał sobie lepszy punkcik.
Tutaj w ogóle jest skarb na mojej wysokości. A, na tamtym tym. Na balkoniku. Spoko. No i co? Tędy nie przejdą, tak? No chodź, Antonio, chodź. Antonio. Ja cię proszę. Nie wygłupiaj się. Ezio, look! Isn't that him? Grimaldi! Don't you understand what I'm offering you, signore? Listen to me, please. Or this will be your last chance. How dare you? I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! Follow my lead. It's impossible. There's no way in or out for men. Only birds. Yes. Birds. Where are you going now? To see my friend Leonardo. Maszyna latająca Leonardo. I mamy wpis jeszcze na temat Carlo Grimaldiego. Carlo Grimaldi. Emerging from his palace in Monaco with a craving for political power, Carlo quickly became a key guest at the tables of Venetian nobility. While his reputation for discretion earned him entrance into the back rooms. Here's how the old bastard ended up in the Council of Ten. While visiting the head of the council, Ignacio Contarini, Carlo ran into Ignacio's daughter. Desperate for help and aware of Carlo's trustworthy reputation, she confided in him. Her father had arranged her marriage, but she wanted to run away with the son of one of the servants. They'd been in love since they were children, and they planned to start a new life in Milan, where they could be free of her father. Carlo suggested immediate action, an escape by ship that night. The two lovers followed his instructions, and as they climbed the gangplank, they were free. That is, until Ignacio appeared on deck. Carlo was rewarded for his loyalty to the Contarini family. While true love, well, see for yourself. No nieźle. Teraz to jest dziwne, że został Carlo nagrodzony. Czy co, ten ojciec tej właśnie kobiety, o której była mowa, nie wiem, nie pogadał z tą córką, nie zapytał się jej właśnie, skąd ona miała ten plan, kto jej w tym wszystkim pomógł. Ona nie mogła powiedzieć, że to Carlo wszystko zaaranżował. No chyba, że mogła to powiedzieć, ale co, on jej nie uwierzył? Też takie trochę dziwne. W każdym razie, no jest jak jest. Trzeba to kupić. Rzeczywiście, jak widać, zachował się tutaj Carlo jak prawdziwy biznesmen. Nie da się ukryć. Jedni by powiedzieli, że jak świnia, a inni by powiedzieli, że jak prawdziwy biznesmen. Ja należę do tej kategorii, która powie, że zachował się jak prawdziwy świński biznesmen. O. Znowu gadam głupoty. Naprawdę, na tej serii w Assassinie 2 gadam straszne głupoty, zauważyłem. O, ikona oka. Znaczy, symbol z ikony oka. I don't know what's happening to me. I've been in the machine, you keep putting me back in, and I am losing control. It's all blurring together. Mhm. Omyk 16. I'm holding a rifle. Gettysburg, distance. I just stabbed a man, and there is blood on my waistcoat. I'm at the opera. Soprano, so beautiful. I'm in bed with her. She cries as I fuck her. I'm speaking at the forum. No one listens. I'm in the forest hunting. Oh, the moon. I can see the moon. I'm here. I have to stay here until you understand. Listen, why do we have these gifts, these abilities? Because it's in our blood. Przodkowie, jak widać, dobrze, że Lucy oraz cała reszta uważają z Desmondem, bo tutaj efekt krwawienia właśnie dało sobie znać, jeśli chodzi o obiekt 16, to no tragicznie się to skończyło w jego przypadku. Także dobrze, z nami Lucy jest ostrożna.
Ziarno zostaje zasiane, gdy dwa światy w jeden się łączyły. Patrzcie, oto asasyn dzieci obu światów, czyli co, kobieta i... jakiś facet, tak? Ich musimy szukać. Dane, 3 gracje. Venus Urbino. No raczej, no jest tutaj kobieta, jest też piesek, ale wątpię, żeby tutaj doszło do jakiegoś zbliżenia między nimi. Jowisz i Io. Czekajcie, mi tak swędzi teraz policzek, że aż musiałem się podrapać. Madame X, Leda z Łabędzie. O, Psyche i Amor. Od razu zaznaczamy. Hero i Leander. Myślę, że teraz zaznaczymy. Kleopatra przed Cezarem. Myślicie? Zaznaczmy. Porwanie Europy. Nie wiem. No i teraz mam właśnie zagwozdkę. Co jeszcze tutaj dać? Nie żeby coś, ale kusi mnie, żeby to zaznaczyć. Okej, okay, weźmy tego pieska, usujmy w takim razie. Czyli to nie, to też nie. A może ta Leda z Łabędziem? Też nie. Właśnie, w sumie Leda z Łabędziem. Okej, okay, to też nie pasuje, to też nie pasuje. Chyba że ta Kleopatra też by była tutaj zła. Jak myślicie, może Kleopatra też jest zła? I właśnie, dajmy sobie teraz to. Jakoś mi to nie dziwi. To porwanie Europy też to jest jakieś zwierzę, na kim ona leży, ale no... nie wiem. Chyba tutaj będę potrzebał podpowiedzi. Ziarno zostaje zasiane, gdy dwa światy w jeden się łączyły. Patrzcie, to asasyni dzieci obu światów. Aha! Jakbyśmy szukali czegoś, co jest związane z boskością i czegoś, co jest związane z ludźmi? Nie wiem. Dwa światy w jeden się łączyły. Czyli tak, Venus Urbino raczej powinno być. Jowisz i Io raczej też. Leda z Łabędziem. Myślę, że tak samo. Psyche i Amor nie jestem pewny. Czekajcie, a może to jest to i to? Nie. Zaraz, ja to tak samo chyba zaznaczyłem poprzednim razem, nie? Więc tak to nie mogło być. A może tak? Zdecydowanie nie. Coś tu, kurde, ma mnie tak. Wskazówka, weźmy. To nie może być. Or maybe. There was a myth I once heard, right? Some nonsense about the mating of gods and mortals. No właśnie, kurde, to o tym samym myślałem. Tylko teraz pytanie. Czy ta Psyche i Amor, czy ktoś z nich jest śmiertelnikiem? Nie sądzę. Czy Leda jest śmiertelnikiem? Myślę, że tak. A Łabędź jest boskością. Czymś boskim. Nie wiem. Naprawdę po prostu nie wiem. Jowisz i Io. No ten Io to chyba jest to coś, co wygląda jak jakiś dym. Ja naprawdę się na takich rzeczach mało znam. Venus Urbino, no Urbino to jest chyba piesek, nie? Więc... ale z niej będzie dziecka na pewno nie miała. Więc właściwie, wiecie co, weźmy to, usuńmy rzeczywiście. I zróbmy to w ten sposób, że... Jowisz i Io, zaznaczmy. Leda zobędzie, zaznaczmy Psycho, Amor, Hero i Lander. No kurde, to zrobię tak samo poprzednim razem, chyba że to teraz porwanie Europy mam dać. Nie. Nie wiem. To jest pierwsza rzecz, która mnie po prostu rozwaliła. Ewidentnie mnie ona rozwaliła. Ewidentnie mnie ta rzecz pokonała. Chyba, że no nie wiem, tak? Tutaj nic więcej nie ma innego na górze. Okej. Okej, nie potrzebowałem pomocy. Ponownie potrzebowałem pomocy. Jak widzicie, dobrze mi idzie, ale powiem wam szczerze, nie jestem do końca usatysfakcjonowany tym. Kurde, to jakoś ten pierwszy obrazek tak kliknę sobie po prostu z czapy. W ogóle nie pomyślałbym, że to coś może mieć wspólnego z boskością i z jakimś śmiertelnikiem. W ogóle. Chociaż nie pamiętam już teraz, jaki tam był podpis, ale... no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Musiałbym tutaj balas jeszcze teraz zobaczyć sobie na spokojnie i może coś bym wtedy wykminił. Lecz nie sądzę. Niemniej jednak udać się udało
i to najważniejsze. Fajnie tak swoją drogą wygląda tam, ta Wenecja. Szkoda, że tam nigdy nie będziemy. A zakładam, że nigdy tam nie będziemy z tego powodu, że to jest oddalone zbyt mocno, żebyśmy się tam mogli dostać. Czekajcie, ja patrzę teraz w stronę... W którą stronę patrzę? Tutaj, w stronę placu. Okej. Więc to jest... No nie wiem, to by było gdzieś... No tutaj gdzieś, tak? To jest chyba za daleko, tam na pewno się nie dostaniemy. Nie ma szans. Z drugiej strony nie wydaje się to aż tak odległo. A, dobra. Tam to jest, no. Nie, to jest zbyt daleko. Ta gra na pewno by nam nie pozwoliła tam się dostać. Więc to można odrzucić. Widzę jeden skarb na naszym poziomie. Znajduje się on tutaj po lewej stronie. Weźmy go zatem. O, idealnie. Tak naprawdę nie musiałem w ogóle ich zabijać, ale cóż. Nie byłem w stanie się powstrzymać. Weźmy sobie jeszcze to tutaj. I właśnie, kurde, byłem tam z Antonio. Byłem z Antonio w tych okolicach, nie zebrałem skarbu. Szkoda. Będę musiał się tam w takim razie wrócić. Już teraz to sobie zrobimy, tak żeby mieć to już cacy, picuś, glancuś, elegancuś, jak to ostatnimi czasy mawiam. Zaraz, to był skarb, no nie? Aha, dobra, to jest otwarty konflikt, więc wszystkie skarby poznikały z mapy. Spoko. No ty, a ci się fartło, chłopie. Fartło ci się, ale nie na długo. Ja się oddalę i raz jeszcze lecisz sobie. Prawie, że zabił inną osobę, bo spadł na kogoś, ale... Wszystko było wyliczone co do perfekcji. Becie, wiadomo, że nikomu by krzywdy nie zrobił. Dobra, czyli następny skarb. Odkryty, zdobyty. Fajnie. No i przebiegnijmy się tam właśnie na miejsce. Myślę, żeby jeszcze w tym odcinku nie pierdzieląc sobie tej całej kryjówki templariuszy. A z drugiej strony... O, ikona oka tutaj też jest. Torre dello... Aha, to jest to miejsce. Del oro... Torre del orologio. Ja pierdzielę, to nas naprawdę mnie wykończą. No nic. Weźmy skarb i potem porozglądamy się właśnie w tym miejscu za tym symbolem, bo chciałbym chyba sobie tą misję właśnie zrobić w tym momencie. Jakby ta prawda, to będzie trzecia prawda w tym odcinku już, którą weźmiemy, zrobimy. A jest ona ciekawa. Także fajnie by było się tym zająć, tylko teraz pytanko. Ja już poprzednim razem, w poprzednim odcinku chodziłem tam na górze i nie widziałem wcale ikony oka. Znaczy tego symbolu, Boże. Nie wiem, jak mam to określać w ogóle. Symbolu prawdy po prostu. Nigdzie nie widziałem. Także... No nie wiem, czy on się tam znajduje, ale... Skoczymy sobie tam. Raz jeszcze sobie tam skoczymy. A teraz to chciałbym w ogóle... Skoczyć tak, żeby... Jakoś się dostać na górę. Tutaj myślę, że będzie ok. Teren zastrzeżony. Może sobie być nawet... Dobra, nie wiem, co może być nawet. Nie... Co? Jak ty to przeżyłeś, chłopie? Teraz już nie żyjesz. Chodź. Chciałem cię w ogóle złapać i zrzucić na dół, ale może to jednak lepiej, że zabijemy ich tutaj po cichutku. I że nikt się nie zorientuje. Dobra, znowu jest problem z tym, ale tędy powinniśmy dać radę. Naprawdę jest tak ciężko się dostać na górę, że ja się nie dziwię, że tutaj maszyna latająca jest nam potrzebna. I tak. Tutaj był ten skarb, tutaj był grobowiec. A ikona oka gdzie by była? No prawdopodobnie ona będzie w ogóle gdzieś na dole jednak. Bo tutaj... Tutaj kompletnie nic nie widać od bliska. Kompletnie. Nie. Zupełnie nic tam nie ma. Okej, czyli niepotrzebnie tak naprawdę wchodziłem na górę, bo to musi być gdzieś niżej. No cóż. Przynajmniej się upewniliśmy. Zatem lećmy na drugą stronę tego budynku. I poszukajmy. Poszukajmy tam. Na ziemi też w sumie może być ta ikonka. O czym się przekonaliśmy nawet w poprzednim właśnie przypadku. Nie zwracam w ogóle na nich uwagi.
Wiecie, jak to jest. Kiedy nie zwracacie uwagi na coś, to prawie tak, jakby tego nie było, prawda? Więc nie zwracam uwagi na tych strażników i udawajmy, że ich po prostu tutaj nie ma. Dobra, no teraz już chyba muszę zwrócić na nich uwagę, niestety. Nawet bardzo muszę na nich zwrócić uwagę. Jak to się uciekało? Tak się uciekało. Kurde, ale powiem wam, ta ikona oka naprawdę tutaj może być ciężka do zlokalizowania. Bardzo ciężka. I nawet bym się nie zdziwił, gdyby ta ikona oka była gdzieś w miejscu, do którego teraz się nie dostaniemy, dopóki nie skończymy tej sekwencji. Więc wiecie co? Odpuścimy sobie. Tym razem sobie odpuścimy ją. No bo nie wiem. Nie mam pomysłu, gdzie to może być. A jak wykonamy tą sekwencję, to na 100% będziemy mieli dostęp do tego miejsca, no nie? A skoro będziemy mieli dostęp do środka tego miejsca, to prawdopodobnie też właśnie ikonę oka tam zlokalizujemy z łatwością. Ja przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, wiecie co? Ucieknijmy do wody. Oni nie powinni mnie tutaj ścigać. No właśnie, już mnie nie widzą. Spoko, Ezio, opuszczaj się i biegnij po prostu z buta. Nie odwali mi tej maniany żadnej. Fajnie byłoby jeszcze o właśnie, o medyka zahaczyć. Mamy ciebie, kolego. Uleczmy się przede wszystkim teraz u Tesselia. Kupujemy wszystkie truciznę. O! Bardzo mało trucizny miałem. I jeszcze teraz załatwmy tutaj sprawę z tym. Z tym skarbem. A raczej dwoma skarbami, które tam się znajdują. Pięknie, cudownie. Cudownie. To jest w ogóle też złota skrzynia, więc ponownie bardzo dużo pieniędzy z niej wyciągnęliśmy. Fajnie. No i rzeczywiście, ja wam w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że kurde, wybiera się do Monterey Joint, żeby mieć rabacik. Ale to nawet było niepotrzebne. Serio, tu już tyle kasy, ile my mamy, to jest niewyobrażalnie dużo. Nie będzie nawet takiej możliwości w tej grze, żeby wydać tyle, ile mamy. Serio. A będzie mieć jeszcze więcej. No dobra, nie. Może ta możliwość rzeczywiście będzie, jeżeli jakieś nowe wyposażenie się pojawi. I będzie one bardzo drogie. Ale tak czy inaczej, hajs ze skarbów, hajs z rezydencji. No to wszystko sprawia, że nie trzeba tutaj w ogóle oszczędzać. Kompletnie. Poważnie? Z takiej wysokości straciłem życie? Wow. To jestem w szoku. To jestem po prostu w szoku. Znowu po drugiej stronie jest ten skarb. No nic, jak trzeba okrążyć, to okrążymy. Nie ma innego wyjścia. No, Ezio, fajnie by jakbyś się złapał czegokolwiek. Dziękuwa. Ja, co tam widzisz? Nie wiem zresztą, nieważne. Kogo by to obchodziło, co zwykły strażnik ma do przekazania. Okej. Okay. Mam pomysła, jak się pozbyć tego dziada. Okej, nie wiem. Nie wiem, co to miało być za pierwszym razem, naprawdę. Nie wiem, ale było to bardzo, bardzo dziwne. Ok, 1050 zarobione i teraz już myślę, że możemy... Zaraz, dajcie mi sekundkę, muszę. Nie odpuszczę, jeżeli tym się nie zajmiemy w tym momencie. Także już ostatni skarb naprawdę i będziemy cisnąć do naszej misji głównej. Do której aż tak daleko właściwie nie ma, 120 metrów. Moment i będziemy na miejscu. Chwila, moment. I też muszę pamiętać od bliska, że myśmy prawie w ogóle nie zahaczyli o Forli. Tam, no można powiedzieć, że prawie, że nic nie mamy wykonane w Forli. I fajnie by było tam jeszcze powrócić, pozajmować się tymi poboczniakami, które tam są. No chyba, że coś się zapomniałem, już te poboczniaki robiłem wcześniej. Mogło tak być. Nie wiem. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się tym bardziej, że mamy tylko i wyłącznie jeden skarb właśnie w Romanii znaleziony. Więc raczej tam się nie rozglądałem zbyt mocno. Więc myślę sobie, że teraz jeszcze pociśniemy tą fabułę. No przynajmniej to jedno wspomnienie zrobimy. Nie chcę mi się naprawdę nawet tutaj zahaczać. Mniejsza z tym 1500. Zrobimy sobie to jedno wspomnienie w tym momencie, a w naszym odcinku chyba po prostu będziemy ogarniać sobie Romanię. Oczywiście nie zrobimy wszystkiego, co jest tam dostępne, no bo czasu by mi zabrakło.
ale na pewno część rzeczy uda się tam zrobić. I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype, an idea. It's not ready yet. Have you tried it? No, it's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Chyba wiem kto. Leonardo, I think you just found your madman. Nie ma zysku bez ryzyka. Wypróbuj latającą machinę Leonardo. W porządku. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. Pierwszy raz w machinie latającej. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Sterowanie machiną, góra, dół, ok. Tylko, że bardzo, ale to bardzo szybko opadamy na dół. No, ja powiem wam, że już teraz nie jestem... Nie jestem w stanie już nawet zbić, nie? Diablo, I give up. I'm gonna end up killing myself before I ever kill another Templar. No, nie ma szans. Kompletnie nie ma szans, ale tutaj Ezio powiedział, że palacja jest zbyt daleka. Co gdyby tak sprowadzić to bardzo blisko palacco? Myślę, że tam była taka jedna wieża, z której dałoby się skoczyć, ale gra ma coś innego za nami. Ezio, you flew! See, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look, let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I've checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Ah, che idea del cazzo! Eureka! Of course! Genio! What is he doing now? It rises. It needs fire. Heated air under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen, built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. How? Ah, oh, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry. I will take care of them. I'll give the order to have my men move in behind you. And hold the locations. They'll light them all up the second the sun goes down over San Marco. Dobry początek to po sukcesu. Zajmij się strażnikami, żeby Antonio i jego ludzie mogli rozpalić ogniska umożliwiające wydłużenie lotu machiny latającej. No dobra. Oczyść 4 miejsca pod ogniska. Nie sądziłem, że ta sekwencja, że to wspomnienie będzie zaraz po tamtym. Myślę, że będę musiał znowu gdzieś iść, żeby rozpocząć, ale... W porządku, nie przeszkadza mi to. Ale widzę, że w ogóle już bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy przybliżeni do tego, by... No, by dostać się do tego całego pałacu. I tak sobie myślę, że może jednak w przyszłym odcinku najpierw skończymy tą sekwencję, a dopiero potem byśmy się zajmowali jakimiś pierdołami innymi, no nie? Chyba tak by było lepiej. Tak sobie przynajmniej teraz myślę. Dobra, gdzie jest? Przepraszam. Zbierało się we mnie, żeby... No. Nieważne, sami wiecie. Zbierało się we mnie i tyle. Nie chcę się przenosić do innej strefy, gro. Proszę cię. Ja tutaj szukałem odpowiedniego miejsca do skoku, do wykonania skoku do wody i takowe znalazłem. A teraz... Tutaj musimy się dostać. O, i dwa skarby tam są. No zobaczcie, jak pięknie. Kolacyjka, ważna rzecz. It's not like we're guarding the doge. What the hell are we guarding anyway? A shipment from China. Some kind of colored powder they brought over for a big party. Nie było sensu już iść słuchać. Jakiś kolorowy proszek na zabawę. Strasznie drogi. Na jaką zabawę? Nie wiem na jaką zabawę, ale być może dowiemy się tego w przyszłości.
Ale tak czy inaczej, no najważniejszych informacji raczej od nich... no, usłyszeliśmy raczej te najważniejsze informacje, czyli po prostu fakt, że chłop się spóźni na kolację, a w tym momencie już spóźni się na ostatnią wieczerzę. Raczej już nie będzie miał okazji, by ją odbyć. Wiecie co, kolejny raz sobie tutaj użyję bombki. Za dużo jest po prostu strażników do walki z nimi. Zaraz. Jakie... Tu jest mój cel? O! Ej, rzeczywiście, to był ten cel. W porządku, w takim razie dobrze to zrobiliśmy. A ostatnia bombka. Skorzystajmy z niej. A co do całej reszty, no to już pozbądźmy się ich. Jesteśmy rozpoznawalni, ale czy to jakiś problem duży? Myślę, że nie. Ci już uciekają w popłochu, boją się, ani trochę im się nie dziwię, samym się bał, samego siebie. Tutaj mamy typa do zlikwidowania. Za chwileczkę znajdziemy też miejsce, w którym jest afisz. I już się pozbędę pościgu. Szybko i... pięknie. Jakie no you don't? Proszę cię bardzo. Nie ma mnie tutaj. Atakuj Ezio, atakuj. Kurde, mogłeś to zrobić szybciej, zanim się rozpoczęła walka. Chociaż dobra, tak czy inaczej nie dostałem tutaj nic do wskaźnika poszukiwań. Więc nie ma źle. Teraz tak, na górę trzeba się już dostać. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, bo jest też skarb tutaj, więc dobrze się złożyło. Pięknie. Zaraz. To nie jest tutaj. To nie tutaj mam się dostać na górę, tylko gdzieś w tych rejonach. Ale właściwie mogłem też tam wejść, bo widzę, że naprawdę fajny dostęp jest między tymi dwoma dachami. Lecz nieważne, tak czy inaczej. Tutaj spoko jest droga. Więc nic straconego. Nie tak to miało wyglądać. Tak czy inaczej jesteśmy cichosza. No prawie. Już nas wszyscy patrzą. Pięknie. Dasz radę. Co byś nie dał rady. I ostatni. Chodź tak bliżej, chodź. Nie. Nie sądziłem, że Ezio w taki sposób poleci na dół, nie? Nie! O dobra, 3-4. Ja pierdzielę, już serio myślałem, że muszę od nowa to wszystko robić. Chyba bym się popłakał. Na szczęście nie ma takiej potrzeby. O, to nawet wiem, w którym miejscu gra nas tepła. W sensie, chodzi mi tutaj o miejsce względem naszej walki. To wygląda tak, że... Gra nas teleportowała, znaczy gra się zapisała w momencie, jak zlikwidowaliśmy trzeci target. Tutaj się zapisała i potem ja jeszcze walczyłem z tymi innymi ludźmi, tam wszystkich ich wybiłem. Więc to też oznacza, że mamy... Nie mamy ani jednej bombki dymnej? Dobra, myślę, że jedną mamy. To nieważne. Aha, dobra, bo ja nie mogę nawet wbiec na tą łódź, na ten statek. W porządku, ja chciałem na niego wbiec, sobie po prostu skoczyć do wody, ale no, jak widać... Nie ma takiej możliwości. Okej, gro. Przyjąłem do wiadomości nic złego. Po prostu sobie przepłynęliśmy. Chyba, że to by był Assassin 1. Wtedy byłbym trochę zły na grę. Ale teraz ani trochę. Dobra, nie zróbmy znowu tej samej głupoty. Po prostu wejdźmy na górę, zlikwidujmy ich w miarę starannie i nie próbujmy ich likwidować tak, jak przed chwilą próbowałem ich zlikwidować. Naprawdę, bo to jest głupota. Po prostu wespnij się, nie czekaj, nie zwlekaj. W sumie nawet możesz tak zdziałać. Ezio. I teraz no, żeby znowu się to nie skończyło źle. Na szczęście nie skończy się. Ty też zapraszam, dostaniesz. O, wytrzymały. Proszę. Wiesz co? Zasługujesz na to, by poddać testowi... Testowi wytrzymałości... lotu lotniczego? Co? Nie wiem, nieważne. W każdym razie nie zdać, bo zginąłeś. Dobry początek topowa sukcesu. Zaliczona misja. Świetnie. Chyba ostatnia misja nam została w tej sekwencji, czy nie? Zobaczmy od razu.
Sekwencja ósma, tak, to jest już koniec, nie ma już nic. Więc sekwencję ósmą zakończymy sobie ludziska w następnym odcinku, a teraz co by jeszcze tutaj zrobić na chwilkę? Szkoda byłoby kończyć już w tym momencie, prawda? Więc zajmijmy się skarbami. Mamy tu jeden skarb, tam kawałeczek niżej mamy kolejny. Podnieśmy sobie te dwa skarbiki chociaż w tym odcinku, bo smutno by było tak po prostu go zakończyć bez jakiegoś, wiecie, zbieractwa na koniec. Zbieranie skarbów jest naprawdę przyjemną rzeczą. Nie skacz Ezio na całą dół, bo widzę, że tutaj ten skarb będzie. 38 tysięcy willi. Dobra, to bierzemy skarby i tepniemy się do Monte Rigioni. Musimy właśnie zabrać sobie hajsik z willi, bo szkoda, żeby on się po prostu zmarnował. Nieważne, że po prostu nie jest on nam potrzebny, nie może się nic zmarnować. Takie są zasady. Klaudia nie może nic dostać. Ona swoje zarabia. Swoje zarabia, więc my też musimy swoje zarabiać, musimy odbierać hajsik. Hajsu nigdy za dużo, pamiętajcie, bliska. Okej. Mamy i zaraz obok właśnie jest ten cały przewoźnik, z którego usług sobie właśnie skorzystamy. Tylko tak sobie myślę, czy ten przewoźnik, on po prostu kursuje między Forli a Wenecją, czy może, nie wiem, będę miał tutaj wybór coś innego sobie kliknąć. Zobaczmy, bo mamy przewoźnika właśnie zaraz obok tego punktu, no nie? I tak sobie myślę, czy on tylko w jedno miejsce mnie przynosi? Tak, tylko i wyłącznie do Romanii on mnie przynosi. Serio, gra musi mieć loading screen w momencie, kiedy anuluje. Wow. Dziwne, bardzo dziwne. Po prostu skorzystamy z przewoźnika usług. Te ceny, które teraz są, czyli te jakieś 100 florenów, 150, tam chyba 200 razy, widzicie, ma pewne 300. Naprawdę nic w porównaniu z tym, ile kasy mamy. I to tylko pokazuje, jak tutaj działa ta ekonomia, gdzie na początku gry rzeczywiście tak przyszło nam wydać te 100 florenów, to sobie myśleliśmy, kurde, trochę dużo. A teraz mamy te 100 florenów wydać i sobie myślimy, Boże, co za grosze, nawet nie widzimy różnicy w naszym saldzie konta, kiedy je wydamy. No ale w porządku. Jesteśmy na miejscu. Hajsik zbieramy. I myślę, że jeszcze tepniemy się do Wenecji z powrotem. Tak, żeby tam właśnie zakończyć odcinek na miejscu. Tylko teraz pytanie. Chyba muszę się udać do Leonardo, no nie? Obstawiam, że tak. Że raczej do Leonardo muszę się udać. Więc tepniemy się po prostu do tego samego miejsca, z którego przed chwilą wybyłem. Bo zdaje się, że to jest najbliższy punkt placówki Leonardo. Nie jest to niestety tak we Florencji, gdzie mogliśmy tepnąć się od razu do jego pracowni. Czyli tak, to będzie to Most Rialto. Okej. No 300 metrów mamy, czyli chyba jednak... jednak gildia złodziei. Jednak gildia złodziei. To czekaj, panie, mogę... Aha, teraz nie mogę znowu skorzystać z jego usług. W sumie mógłbym... Wiecie co? Nieważne. Albo pójdziemy sobie z buta, albo... A zresztą... Wiecie co? Jednak wybierzemy willę i wybierzemy sobie teraz gildię złodziei. Tak to można właśnie obejść, bo nie można się teleportować z danego miejsca, w którym się już jest. Czyli z Wenecji nie możemy tepnąć się do Wenecji, co jest trochę śmieszne. Powinna być taka możliwość, po prostu byśmy zapłacili wtedy, nie wiem, połowę ceny, albo nawet kij z tym, nawet całą cenę byśmy mogli zapłacić. Ale nieważne, w każdym razie już jesteśmy, więc możemy śmiało kończyć ten odcinek. Więc ludziska, dziękuję za uwagę, jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba. No i w razie czego standardowo przypominam, że jeżeli interesuje was wczesny dostęp do odcinków albo jakieś inne profity ze wsparcia kanału, no to właśnie, wsparcie kanału wam to zapewnia. Raz jeszcze, trzymajcie się, cześć.